Ona zginęła, a ja nie mogłem nic zrobić. Jeszcze na koniec potraktowałem ją jak blondynkę, która jest głupia. Wybacz mi. Trzeba coś wypić. Jeszcze to światło, kurde. Trzeba coś wypić. Jeszcze ten fotel, który tutaj mi służy za pilnowanie. To jest właśnie ten fotel. Halo, słyszysz mnie? Okej, słuchaj, ja muszę na jakiś czas chyba wyjechać albo po prostu zniknąć. Zrobić jakąś ciszę w swoim życiu, bo to, co się stało, to, że ona zginęła przeze mnie, to jest po prostu tragedia. Ja nie mam siły do życia. No co? Nie. Słuchaj, to jest tak wszystko skomplikowane. Ja nie wiem. Nie wiem, co robić. No ale jak? Jak mam żyć dalej? Jak mam udawać, że nic się nie stało? Wiem, że ten pożar nie był mój, ale może gdybym nie uciekał, to może i bym sprawił, że ona by nie zginęła. To moja wina. To ona zginęła. Może powinno być tak, że to ona gdzieś by poszła, ja bym został i to ja bym zginął. Słuchaj, poczekaj chwilę. Kurde, jest następny dzień. Już minął tydzień od tego, jak ona zginęła. Nie mogę sobie darować. Halo? Słuchaj, wiesz co? Okej, zgodzę się na tą pomoc. Tak. Tak, zgadzam się. Dobrze, to się spotkajmy. Okej, spotkajmy się. Kurde. Ojeju. Ten Netflix mi został. Ja z nią zawsze Netflix oglądałem. Kurde, pamiętam jak podchodziłem pod dom, jak ją widziałem w oknie. Muszę żyć dalej pewnie. Muszę żyć dalej. Kurde, pamiętam jak podchodziłem pod dom, jak ją widziałem w oknie. Muszę żyć dalej pewnie. Muszę żyć dalej. Muszę zacząć nowy rozdział. Muszę zacząć nowe życie. Przepraszam cię, jeśli twoja śmierć była moją winą. Kolejna noc bez niej. Kolejna noc bez jej obecności na tym świecie. Było tak cudne. Teraz już się wszystko skończyło. Nie wiem, jak to przeboleć, żyć dalej. Nie potrafię.